Rozmawiamy z Mariuszem Kołodziejem, promotorem. Przede wszystkim zacznę tak na gorąco. Tomek Duszek, którego pan promuje. Jak się panu podoba ta walka? Mateusz Maluida, przez niektórych skazywany już trochę na niebyt, ale to facet, który ma tyle walk amatorskich na koncie, tyle sukcesów, że pokazał, że ma jaja. Znaczy my nie promujemy Tomka jeszcze. No tak, ale wiadomo. Przygotowujemy go do tego, że jeżeli będzie zawodnikiem odpowiednim, w okolicach 10 walki zaczniemy pracować z nim bliżej. A na razie musi się jeszcze dużo nauczyć. A walka była jaka była. No od samego początku Tomek robił bardzo dobrą robotę, trzymał go na dystans. W momencie jak pozwolił przeciwnikowi przejść bliżej, no to sami widzieliśmy, co się działo. I no jeszcze trochę do nauki zostało, ale ma potencjał chłopak. Jest młody, jest ambitny, jest silny, także zobaczymy. Ściśle, pan dał zielone światło, prawda? Jeżeli będzie się rozwijał, to Piotrek Wilczewski go trenuje. Jeżeli będzie wszystko ok, to pan się zajmie tym na poważnie, tak? Tak, no ale jeszcze tak jak mówię, nie jest to etap taki, gdzie można go wsadzić i pchnąć gdzieś na wyższe szczeble. Chyba najważniejsze pytanie ostatnich tygodni w polskim boksie. Jak przebiegła ta rozmowa z Mariuszem Wachem, na którą chyba wszyscy czekaliśmy? Znaczy to jest, wiesz, dużo śmiesznych spraw, dlatego że wszystko zostało nakręcone przez media, co były poprzekręcane niektóre słowa z wypowiedzi jego czy moich. Rozmowa. Zjedliśmy sobie kolację, porozmawialiśmy o pogodzie, o planach, co będziemy robić, no i tak wszystko powinno się ułożyć w najbliższym czasie, także do końca roku Mariusz powinien wystąpić w okolicach końca listopada albo początku grudnia. Jest w sumie trzy opcje, albo zrobimy to w Stanach, albo zrobimy to w Polsce, albo jest jeszcze jedna, o której nie chcę mówić na razie, dlatego że to wszystko trwa. Przeciwnik. Jeżeli będzie to robione w Stanach, przeciwnika już mamy, z którymi prowadzimy rozmowy, jednakże musimy odczekać przynajmniej 2 tygodnie, aż jego oponent podpisze sobie swoje kontrakty z menadżerami i tak dalej, żeby sytuacja się uspokoiła. Dobrze, nie zdradzi pan nazwiska, ale w kuluarach mówiło się o Michael Grant, to ja zapytam tak trochę przewrotnie, czy to jest ktoś pokroju Michaela Granta? Oczywiście. Czyli nie bawicie się w odbudowanie rekordu? To znaczy zobaczymy, jak będzie. Wszystko zależy od Piotka i Mariusza, na jakim etapie będą treningów. Zaczął intensywne treningi nie tak dawno i jeżeli będzie w szczytowej formie, wiadomo, mamy do końca listopada jeszcze bodajże miesiąc czasu, czy to będzie, czy 6 tygodni. Jeżeli będzie w takiej formie, że będzie mógł stawić czoła bez jakiegoś większego ryzyka poważnemu rywalowi, tak, oczywiście. Jeżeli nie, no zrobimy jakiś przejściowy pojedynek, dlatego że do każdej walki, nawet ostatnio z Cisorą, gdzie rozmawialiśmy, no potrzebował Mariusz wygranej. Nie może skoczyć tak szybko z wygranej do jakiegoś konkretnego pojedynku. Właśnie, bo ja tak myślałem, szczerze mówiąc, że ta walka z Cisorą to jest taki trochę wymysł dziennikarza. Mariusz mi tutaj powiedział w rozmowie wcześniej, że to naprawdę było realne. Nie, rozmawialiśmy, przyszła oferta, najpierw zaczął całe rozmowy nasz dziennikarz. Wyszło mi teraz. Garczarczyk Przemek. Nie Przemek Garczarczyk, z Polsatu. Borek Mateusz. Tak, Mateusz właśnie. Mateusz zaczął cały dialog i... No tak, bo przecież oni się dobrze znają z menadżerem. Oni się znają z menadżerem. Okazało się, że w sumie Cisora ma 5 czy 10 menadżerów, dlatego rozmowy nigdzie nie poszły. Zadzwoniłem bezpośrednio do Franka, do jego głównego promotora. Bardzo, ale to bardzo zainteresowani byli tym pojedynkiem. Jednakże z uwagi na to, że pewne rzeczy były podczynione z Europejską Unią Bokserską, pewne podpisy były zrobione, po prostu nie mogli zostawić tego i toczyć walkę o bez tytułu. Musiał mieć obronę, ale istnieje możliwość, że zrobimy coś takiego we wczesną wiosną. Mówił pan o potencjalnej gali w Polsce. Do tej pory pan się tak podczepiał pod Tomka Babilońskiego, ale absolutnie jest to potencjał, żeby pan sam zrobił tą galę. Bierze pan to w ogóle pod uwagę, żeby tylko pana zawodnicy boksowali? To była gala tylko złożona z pana zawodników? Nie, to znaczy różnie możemy patrzeć na to. Cały czas powtarzam, że to nie jest mój zawód. Okay? Jeżeli ja mam czas przykładowo, żeby poświęcić jakiś tam okres czasu na to, żeby się tym zająć, tak, ale teraz przy inwestycjach, które prowadzę, po prostu nie mam tego czasu i dlatego wolę zorganizować to, jeżeli już ktoś organizuje. Jeżeli to będzie robione w Stanach, oczywiście mam partnera, zrobimy to, on się głównie zajmuje organizacją tą kosmetyczną gali. Dobrze, porozmawiajmy o innych zawodnikach. Dzisiaj zacznijmy od Kamila Łaszczyka, bo dzisiaj był honorowany tym pasem zawodnik roku WBA Intercontinental, tak? Nie. To jest w sumie pierwszy Polak, który został rozpoznany przez organizację WBO jako pięściarz roku WBO klasy featherweight.
Także to jest bardzo duże wydarzenie dla niego. Jest obecnie w rankingu numer 5 WBO w swojej klasie i ja myślę, że kariera jego będzie się posuwać bardzo dobrze i bardzo szybko teraz. Szczególnie ta ostatnia walka dużo mu dała, prawda? Widać, że miał te swoje trudniejsze momenty, z których potrafił wyjść obronną ręką. Na pewno się rozwija, jest, jak pan wspomniał, perspektywicznym zawodnikiem. Ale co teraz? Bo w Europie chyba będzie łatwiej go promować niż za oceanem, gdzie tych Meksykanów jest mało znanych, a bardzo groźnych naprawdę wielu. Nie, niestety, jeżeli chodzi o promowanie, musi przenieść się do Stanów, dlatego że jest możliwość nawet z Orlando Cruz stoczenia walki, którą przegrał Solido. Solido też, jeżeli przykładowo Kamil miałby odpowiednich sparring partnerów przez około miesiąc czy dwa, przygotowywałby się po tym kierunkiem, ma realne szanse na to, żeby walczyć o Mistrzostwo Świata. Z tej pozycji, na której jest teraz, pozycji numer 5, to jest kwestia paru telefonów i on może mieć tą walkę. Nie jest gotowy jeszcze, dlatego że ja nie mówię o zmienianiu stylu, tylko o tym, że po prostu musi wejść, posparować z zawodnikami tamtejszymi, no bo to jest troszeczkę inny styl walki. Z Cruzem sparował, już pamiętam. Tak, u mnie w gymie, dlatego że Cruz trenował u mnie w gymie i sparowali, ale to było na samym początku, gdy Kamil dopiero zaczynał karierę zawodową, no wiadomo, tamten był doświadczony już i tak dalej, ale wcale mu nie odstawał. A puściłby go pan już takie szerokie wody w tej chwili, oczywiście mając ten dla Kamila konkretny tam 8-10 tygodni przygotowania? A jeszcze nie. Jeszcze nie. Chciałbym, żeby teraz prawdopodobnie na jesieni zawalczy o następny któryś tam z pasów z WBO, żeby po prostu usadowić się już konkretnie w federacji. I w przyszłym roku jest taka możliwość, tak jak mówię, w zależności od tego, jak będą jego treningi, jak będzie sobie radził. Nawet po walce z Drogowskim widać było ten skok do góry, prawda? Bo w czasach amatorskich to szło porówno, a tutaj nawet chyba, z tego co pamiętam, Drogowski miał 3-1, nie, już nie pamiętam dokładnie, ale widać było tą różnicę, prawda? Jaką zrobił Kamil, na jakim miejscu został Krzysiek tam? Nie, no to te pierwsze walki, które stoczyliśmy z Kamilem w Polsce, w Stanach, zrobiły swoją robotę, sparingi, jeździli po najgorszych gymach, jakie są tam, gdzie naprawdę się zabijają i zobaczył, o co chodzi. To nie jest typowa walka szermierka na ręce, tylko naprawdę w tych kategoriach wagowych to jest bitka do końca, aż któryś padnie.